Blanka, jesteśmy na premierze 365 dni. Jak emocje? Poddenerwowana czy już spokojna? Nie, no co ty, jestem bardzo szczęśliwa. To jest tak, jak ja bym zaprosiła wszystkich na swoje urodziny. W ogóle wiesz, każdy mi składa gratulacje, życzenia, już są kwiaty, prezenty. Także nie, w ogóle super impreza. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, tak jak ja. No właśnie, ty tu jesteś taką główną dowodzącą, szefową, więc jaki miałaś wpływ na reżyserkę, na Barbarę Białowąs? Czy jednak miała troszeczkę wolności, czy jednak ty tak stałaś z batem i tak ma być? A no nie, no miała trochę wolności, ale tyle tej wolności, co popuszczałyśmy sobie smycz wzajemnie. Także tutaj miałyśmy taką współpracę. Pracę bardzo dynamiczną i w bardzo dużym stopniu musiałyśmy się zrozumieć również jako kobiety i wydaje mi się, że to wyszło, a to będzie można oglądać w filmie. Miałaś już okazję zobaczyć film, jesteś zadowolona z końcowego efektu? Ja widziałam ten film 80 razy, ja już po prostu dzisiaj, jak siądę w sali kinowej, to odpalę Insta i sprawdzę, co tam się na Instagramie, bo ja już po prostu nie mogę go oglądać. To jest trochę tak, jak wydałam pierwszą książkę, od tamtej pory nigdy więcej jej nie przeczytałam, bo już po prostu nie mam siły jej czytać i tak samo jest z filmem. Po prostu to jest bardzo dobry film, ale kto ogląda 80 razy jeden film? Umówmy się. Dobra, to już na koniec. Czego widzowie mogą spodziewać się po filmie 365 dni? Mogą się spodziewać pierwszego porządnego filmu erotycznego z przepięknym obrazem, z doskonałą muzyką, z pięknymi ludźmi i z ciekawą historią.